STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Bartek Bida, przed nami mecz z Krakowią, gramy na stadionie przy Kałuży, skąd całkiem niedawno przywieźliśmy bardzo miłe wspomnienia, również dzięki Tobie, bo Ty asystowałeś tutaj przy tej jedynej bramce Przemka Mysteckiego. No tak, myślę, że znowu pojedziemy tam po zwycięstwo i myślę, że teraz będzie nam się troszkę lepiej grało, no bo wcześniej ten mecz wygraliśmy, więc na pewno ta pewność siebie będzie troszkę większa i no i na pewno trzeba wygrać, no bo ta sytuacja w tabeli trochę się skomplikowała. Jak duży niedosyt jest w Was, ponieważ gdyby udało Wam się pokonać Piasta, strata do drugiego miejsca byłaby w zasadzie już minimalna, natomiast no teraz w zasadzie no, nasze szanse na wicemistrzostwo bardzo mocno stopniały, a i strefa medalowa też uciekła, bośmy tracili 5 punktów do Lecha i do Śląska. No tak, ale nie ma też co jeszcze się załamywać, jeszcze zostało 7 kolejek, więc się wszystko może pozmieniać, każdy z każdym tutaj gra, więc każdy zgubi punkty na pewno, no bo ktoś musi wygrać, więc myślę, że jeszcze jest duża możliwość na awansowanie na jakieś tam wyższe miejsce. Mówiąc przewrotnie, ostatnio lepiej Wam się wiedzie na wyjazdach niż w domu, bo 3 ostatnie wyjazdy, komplet punktów i tylko 1 stracona bramka, natomiast u siebie w tym roku żeśmy wygrali tylko jeden mecz. Ciężko coś teraz powiedzieć, dlaczego tak jest. Może tak się układały drużyny, z którymi nam się lepiej lub gorzej gra, więc teraz ciężko powiedzieć, dlaczego u siebie te wyniki są trochę gorsze. Ale no, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, wracają kibice, więc na pewno będzie teraz łatwiej u siebie grać. No właśnie, wracają kibice, pierwszy mecz gracie w Krakowie. Z tego co wiem, już Krakowia prowadzi sprzedaż wejściówek na to spotkanie. Jak bardzo to zmieni z Waszej perspektywy jako zawodników atmosferę meczową, ponieważ do tej pory, no mówmy się, przypominało ono dużo bardziej mecze sparingowe. Myślę, że to teraz dużo nie zmieni, po prostu wrócimy do rzeczywistości i tak jakby nie będziemy jakoś się specjalnie nastawiać, bo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do meczu z publicznością, więc raczej te mecze bez publiczności były dla nas zaskoczeniem, więc myślę, że to będzie normalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.